Szanowni Państwo, Panie Prezesie, Panie Premierze, koleżanki i koledzy, miło Was wita widzieć. Witam Was bardzo serdecznie w Katowicach, w sercu Województwa Śląskiego. Nasze województwo, tak jak Unia Europejska, zróżnicowane, ale przecież jednorodne, bo łączy nas wspólny fundament, a tym fundamentem jest wiara i umiłowanie Ojczyzny. Witam Górny Śląsk pod Beskidzie, Zagłębie, Ziemię Częstochowską. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt i zobowiązanie, ale przede wszystkim zobowiązanie być liderem prawa i sprawiedliwości. Listy do Parlamentu Europejskiego w Województwie Śląskim. Stać na czele biało-czerwonej drużyny, która do wyborów idzie z jasnym, konkretnym programem. Idziemy z deklaracją europejską. My, ludzie Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy eurorealistami. Jesteśmy, panie premierze, zdroworozsądkowi. Wie, wiemy, po co tam idziemy. Jesteśmy eurorealistami, i dlatego uważamy, że. Unia Europejska może być silna siłą państw członkowskich, że Unia Europejska powinna wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni, że Unia Europejska może się rozwijać, może się rozwijać wtedy, kiedy będą rozwijać się państwa członkowskie. My chcemy silnej Polski w silnej, zjednoczonej Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, ja przez pięć lat pracowałam w Brukseli i ja wiem, że my, europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, mamy w Brukseli obowiązki polskie. Że my tam stoimy po stronie polskich spraw, bo my do Brukseli jeździmy pracować dla Polski, a nie na Polskę donosić tak jak nasi konkurenci polityczni. Proszę więc. Szanowni Państwo, bo nam nie jest wszystko jedno, bo nam się chce chcieć, bo nam zależy na Polsce, bo my chcemy Polski silnej, bo my chcemy budować pomyślną przyszłość Polski, pomyślną przyszłość naszych rodzin, bo dla nas europejskość to lepsze życie Polaków, wypełniamy treścią Duchowy Testament Świętej Pamięci Prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, który mówił, trzeba robić wszystko, aby polskie państwo było silne, aby chroniło słabszych i traktowało równo wszystkich obywateli, aby zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. I rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, żeby Polska była silna, żeby Polacy byli bezpieczni, żeby polskim rodzinom żyło się lepiej. Dzięki realizowanej przez nasz rząd polityce społecznej, programom 500, 300, Polska, to właśnie Polska, stała się liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wyprowadzanie dzieci z ubóstwa. My nie wysyłamy polskich dzieci na szczaw i mirabelki. To dzięki naszym rządom, rządom prawa i sprawiedliwości i zjednoczonej prawicy Polska dziś jest liderem w Unii Europejskiej wzrostu gospodar gospodarczego. Jesteśmy krajem, w którym warto inwestować. Można? Oczywiście, że można, jeśli ma się odpowiedzialnego gospodarza. A takim go gospodarzem jest rząd prawa i sprawiedliwości i nasz prezes, pan, prezes Jarosław Kaczyński, którego którego misję, wizję Polski mamy zaszczyt i honor realizować. Rzeczywiście jest tak, jak powiedział pan premier Mateusz Morawiecki: Śląsk jest głównym układem napędowym polskiej gospodarki. Przechodzi teraz transformację przemysłową. Nasi, nasi poprzednicy przypominali sobie o Śląsku wiecie państwo kiedy? Zawsze przed wyborami wtedy przyjeżdżali na Śląsk. Ja doskonale pamiętam, jak wiosną 2014 roku przyjechał na Śląsk premier ówczesny Donald Tusk i powiedział, że marzy mu się, marzy mu się unia energetyczna, oparta na dwóch filarach: na wspólnych zakupach gazu dla państw członkowskich i rehabilitacji węgla. Potem szybko się spakował, wszyscy to pamiętamy, pojechał do Brukseli. Następnego roku to było w lutym 2015 roku, stanął na, na sesji Parlamentu Europejskiego projekt pod tytułem Unia Energetyczna. Szanowni Państwo, wspólne zakupy gazu z tego projektu wyparowały, a rehabilitację węgla zamieniono na dekarbonizację. Tak to z nimi jest. Oni zawsze będą oszukiwać. Nikt. Tyle Polakom nie obieca, ile obiecają oni, ale nikt też tak Polaków nie zawiedzie, jak zawodzą oni. I myślę, że my musimy o tym pamiętać: że to oni zamykali kopalnie, że to oni zostawili przemysł górniczy na skraju katastrofy, a nasz rząd. Rząd prawa i sprawiedliwości, rząd zjednoczonej prawicy przeprowadził skuteczny program rewitalizacji górnictwa. Jednak cały czas stawiamy sobie, proszę Państwa, nowe wyzwania i nowe zadania. Wiemy, czym jest polityka klimatyczna, wiemy, jak ona jest ważna i jak jest potrzebna. Ale wiemy też, że musimy dbać o bezpieczeństwo energetyczne, które jest gwarantem bezpieczeństwa narodowego. Więc musimy dbać o te złoża, które mamy ale jednocześnie wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem. I dlatego nasz rząd, jako pierwszy w historii rząd, odważnie chce zmierzyć się z problemem smogu. I dlatego zaproponowaliśmy program Czyste powietrze, bo naszą ambicją jest, żeby Polacy oddychali coraz lepszej jakości powietrzem, bo to my wprowadzamy Polskę na drogę prowadzącą do czystego środowiska. Szanowni Państwo, i to też ten rząd zaproponował program dla Śląska. Ponad 50 miliardów złotych trafi do naszego województwa w postaci różnego rodzaju projektów. Oczywiście, że stawiamy na zrównoważony rozwój. Nasze całe województwo musi jednakowo szybko, jednakowo dynamicznie się rozwijać. Nie można zapominać o Ziemi Częstochowskiej pod Beskidziu. Równo, zrównoważony rozwój to jest naszą ambicją. Nigdy jedni kosztem drugich, ale zawsze równo. Szanowni Państwo, w Parlamencie Europejskim. Pracuje y, nasza biało-czerwona drużyna, Państwo wiecie, dla Polski. Ja zajmuję się polityką klimatyczną i ta restrykcyjna polityka klimatyczna uderza nie tylko w polską, ale w europejską go gospodarkę. Potrzebujemy strategii opartej na niskoemisyjności. Musimy stawiać rzeczywiście na badania i inwestycje. Potrzebujemy odpowiedniego finansowania, dla regionów przechodzących transformację, i takim regionem jest właśnie Śląsk. I takie poprawki zgłaszam, i takie poprawki wygrywamy w Parlamencie Europejskim dla Polski. Bo nasza biało-czerwona drużyna w Parlamencie Europejskim doskonale wie, że transformacja. Klimatyczna musi być sprawiedliwa. My nie możemy pozwolić na to, że będzie w Unii Europejskiej, że będzie w Polsce narastał problem y, wykluczenia y, energetycznego. Taki problem już w Unii Europejskiej jest. On jest oczywiście konsekwencją zbyt radykalnej polityki klimatycznej, a my chcemy tej polityki zdroworozsądkowej, polityki sprawiedliwej, polityki klimatycznej, w centrum której stoi człowiek, bo ta polityka nie może się odbywać kosztem człowieka. I proszę Państwa, i mimo, że jesteśmy w mniejszości, wygrywamy w Parlamencie Europejskim. Wygrywamy, dlatego że jesteśmy zdeterminowani, dlatego że jesteśmy nieustępliwi, jeśli chodzi o polskie sprawy. I tak było, jeśli chodzi o ciepłownictwo sieciowe. Dzięki poprawce, którą zgłosiliśmy. Ciepłownictwo sieciowe uzyskało dodatkowe, proszę Państwa, uzyska dodatkowe środki, dodatkowe uprawnienia do emisji, a przecież stawiając na ciepłownictwo sieciowe, również wpływamy na jakość powietrza, którym oddychamy bo przecież jakość paliwa jest kontrolowana, filtry na kominach robią swoje, a więc te doda dodatkowe uprawnienia dla ciepłownictwa sieciowego są szansą na to, żebyśmy przybliżyli się do tego, aby oddychać w Polsce czystym powietrzem. Ale nie tylko to, proszę Państwa, na przykład poprawka dotycząca do Funduszu Modernizacyjnego w ramach rewizji ETS-u bardzo trudna, bardzo niebezpieczna dla Polski regulacja i zgłosiliśmy tam poprawkę żeby sięgnąć po te pieniądze. Nie mogliśmy z tych pieniędzy skorzystać, żeby yy, je przeznaczyć na kopalnie, ale pomyślałam, może warto spróbować zawalczyć, aby te środki poszły na modernizację sieci energetycznych. I udało się, proszę państwa. Ta poprawka również przeszła jednym głosem, dlatego że nasza drużyna w Brukseli jest zdeterminowana i ciężko pracuje. Szanowni Państwo, Katowice to świetne miejsce i Województwo Śląskie to świetne miejsce. Oczywiście wszyscy pamiętamy nasz wielki sukces z ubiegłego roku, z grudnia, wtedy kiedy cały świat mówił o tym, że serce klimatyczne świata bije w Katowicach. Organizowaliśmy COP24, konferencję klimatyczną, która zakończyła się sukcesem i pokazała, że Polska jest w stanie sprostać organizacji wielkiego światowego wydarzenia i potrafi prowadzić, uwaga, skuteczne negocjacje. Było ponad 190 stron porozumienia klimatycznego i potrafiliśmy wypracować kompromisy i szczyt klimatyczny w Katowicach zakończył się proszę państwa sukcesem również dlatego że na tym szczycie ogłoszono bo pan premier już mówił o katowickiej książce ja jeszcze powiem o deklaracji o sprawiedliwej transformacji to bardzo silny głos właśnie z Katowic poszedł w świat to w tej deklaracji mówiącej o tym że Transformacja klimatyczna musi stawiać na człowieka, musi być sprawiedliwa. Ten głos bardzo silny wyszedł właśnie z Katowic i ten głos ma przełożenie na to, jak dziś Parlament Europejski również patrzy na politykę klimatyczną, bo musimy wiedzieć, że my wypełniamy wszystkie zapisy porozumienia paryskiego z naddatkiem. Bo trzeba również wiedzieć, że to był bardzo wielki, duży wkład, jeśli chodzi o porozumienie paryskie, polskiej delegacji rządowej. Do ostatecznego porozumienia paryskiego doszło dlatego, że z tego ostatecznego kształtu porozumienia wycofano dekarbonizację i postawiono, proszę Państwa, na bilans między emisją a pochłanianiem i podkreślono rolę lasów w pochłanianiu globalnej emisji CO2. I my te. Zapisy porozumienia paryskiego wypełniamy, ale Bruksela mówi tak, że trzeba mieć Bardziej y, ambitne cele. Oczywiście tu też jest gra słów. Oni mówią ambitne, my mówimy bardziej restrykcyjne. Bo y, popatrzmy, jak sprawa wygląda. Bruksela stawia bardzo mocno na dekarbonizację, i my w tej polityce unijnej, właśnie poprzez to, że w Katowicach odbył się szczyt klimatyczny i podnieśliśmy na poziom światowy deklarację o sprawiedliwej transformacji. Dziś zauważamy, jak właśnie w Brukseli zwraca się na ten aspekt większą uwagę i to jest właśnie zasługa Polski, wkład Polski w globalną politykę klimatyczną. Było bardzo klimatycznie, bo o szczycie klimatycznym i, i ten temat też jest bardzo klimatyczny, bo przecież wszyscy chcemy czystego powietrza i najlepszej jakości i robimy naprawdę bardzo dużo, żeby wejść na tą drogę czystego powietrza, y, czystego środowiska, ale wszyscy Państwo wiecie, że nie samym człowiekiem y, nie samym powietrzem człowiek żyje. I chcę Państwu powiedzieć, że takim wielkim sukcesem naszym, naszego województwa śląskiego jest to że Eurowizja Dziecięca odbędzie się w Gliwicach. A to z całą pewnością będzie bardzo klimatyczne wydarzenie. Szanowni Państwo, oprócz Komisji Środowiska, w której pracuję i w której walczymy o polskie sprawy i jak najlepsze regulacje, pracuję również w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Ta komisja zdominowana jest przez środowiska lewicowe. Ja z tym swoim zdroworozsądkowym chrześcijańskim podejściem do, do życia jestem tam niestety, ale to podkreślam na razie, bo to się zmieni, w zdecydowanej mniejszości, ale nie poddaję się, bo uważam, że staję w słusznej sprawie i opowiadam się po słusznej stronie. W tej komisji, proszę Państwa, w tej komisji małżeństwo i macierzyństwo szczególnie. Szczególnie macierzyństwo traktuje się jak swoistą kulę u nogi, która przeszkadza kobiecie w realizacji ambicji y, zawodowych. W tej komisji promuje się bardzo mocno LGBT, w tej komisji promuje się zmianę definicji rodziny, w tej komisji kładzie się akcent na seksualizację dzieci według standardów y, WHO. I w tej komisji również potrzeba silnego wzmocnienia. Tak więc mam nadzieję, że nasza biało-czerwona drużyna z województwa śląskiego będzie miała szansę wzmocnić tą komisję w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego, żeby właściwie postawić akcenty. Szanowni Państwo, jest pytanie, gdzie są granice tego lewicowego zacietrzewienia? Jak daleko one mogą sięgać? Pewnie nam brakuje wyobraźni, żeby ich zrozumieć, bo bezkres ich oczekiwań, jeśli chodzi o in tą inżynierię społeczną, jest rzeczywiście ogromny. Proszę sobie wyobrazić, że nawet sięga języka. Dwie sesje do tyłu Parlament Europejski przegłosował, że w dokumentach w przyszłej kadencji, Parlament Europejski będzie stosował język neutralny płciowo. A więc ci, którzy tutaj w Polsce mówią tak, yy, ci, którzy tutaj w Polsce mówią, że parlament nie zajmuje się sprawami oby, oby, obyczajowymi, mówią nieprawdę. Oni zwyczajnie kłamią. Oczywiście, że się zajmuje i niestety zajmuje się tymi sprawami bardzo energicznie. Dziś nasi konkurenci polityczni. Promują seksualizację dzieci. Czy my chcemy seksualizacji dzieci, wdrażania kontrowersyjnych zaleceń WHO, czy przecież nam o to absolutnie nie chodzi? My chcemy poszanowania konstytucji, która gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dziecka zgodnie ze swoim światopoglądem. Oni mówią, że są bardziej europejscy niż my. I to jest, proszę Państwa, kolejne kłamstwo. Ponieważ artykuł 14 Karty Praw Podstawowych mówi bardzo wyraźnie, że to rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. Tak więc my stoimy po stronie prawa, konstytucji i europejskich zapisów. Ta tęczowo-europejska koalicja. Oczywiście, że może zamieszać. Dlatego przed nami wielkie wyzwanie. Musimy stanąć, proszę Państwa. My się po prostu musimy policzyć w tych wyborach. Nikt za nas nic nie zrobi. My musimy być silni, musimy być zdeterminowani, musimy być odważni, bo po naszej stronie są racje i my mamy polskie obowiązki, i my tych obowiązków rzeczywiście musimy pilnować. Kiedy patrzymy, pro... i w ogóle myślę, że czas skończyć z tą propagandą również w Europie lewi lewicowo-liberalną, bo jakież ona owoce przyniosła. Jakież ona owoce przyniosła. Kiedy popatrzymy na te owoce, to co widzimy? Kryzys migracyjny, kryzysy bezpieczeństwa, Brexit? Na szczęście Europa się budzi. Dlatego te najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego będą. Bardzo ważne. I dlatego wszyscy ludzie dobrej woli muszą się tym platformianom, liberalnym ugrupowaniom przeciwstawić. Szczególnie tutaj, w województwie śląskim, gdzie, tak jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, tutaj dominuje zdrowy rozsądek. Ale to nas nie zwalnia od aktywności, od mobilizacji, od ciężkiej pracy w kampanii. Bo my przecież tu wiemy, że obywatele. Obywatele Województwa Śląskiego to ludzie znani z umiłowania rodziny, tradycyjnych wartości i uczciwej pracy. Ludzie przyzwoici, których platforma ze swoimi wspólnikami chciałaby zbałamucić, mówiąc w okrągłych słowach: Jak to super być europejskim. To my jesteśmy najbardziej europejską partią w Polsce. To prawo i sprawiedliwość. Koleżanki i koledzy, to my proponujemy konkretny program, kładziemy go na stole. Deklaracja europejska, 12 precyzyjnych punktów wskazujących, po co tam idziemy i dlaczego tam idziemy. To my jesteśmy wiarygodni. Z całą pewnością musimy nasz program zrealizować i tak, proszę Państwa, jak skutecznie i z determinacją. Realizujemy poszczególne piątki. Dziś już piątkę kolejną, piątkę Jarosława Kaczyńskiego. Tak zrealizujemy nasze 12 punktów deklaracji europejskiej. Ale żeby dopiąć celu, musimy być zmobilizowani. Nie możemy być leniwi. Nic nie jest nam dane. Nic nie ma za darmo. Musimy wszyscy walczyć. Musimy prosić znajomych, sąsiadów, spotykać się z ludźmi, rozmawiać. I mówić o naszym programie i naszej propozycji. Nie wystarczą spotkania przyjaciół, takich jak dzisiaj, tutaj, kiedy spotykają się ludzie zatroskani o przyszłość województwa śląskiego, ludzie zatroskani o przyszłość Polski. My musimy wyjść do tych, którzy jeszcze naszego programu nie znają, i zwyczajnie z nimi porozmawiać i powiedzieć: zobacz, policz, pomyśl i wybierz. My jesteśmy gotowi. Nasza biało-czerwona drużyna. Jest gotowa do takiej walki. Panie prezesie, szanowni państwo, jeszcze jedna rzecz na zakończenie, zanim przedstawię naszą wspaniałą biało-czerwoną drużynę. Kiedyś nasz konkurent polityczny Donald Tusk powiedział, napisał w zasadzie, że polskość to nienormalność. Dzisiaj pan premier Morawiecki przypomniał profesora Kilara. Kiedy profesor Kilar odbierał, proszę Państwa, bardzo prestiżową nagrodę imienia profesora Lecha Kaczyńskiego i zapytano go, co definiuje polskość. Profesor Kilar odpowiedział trzy słowa. Bóg, honor, ojczyzna. I dlatego, proszę Państwa, chcemy i tego pragniemy, żeby Unia Europejska wróciła do swoich chrześcijańskich korzeni. Chcemy, żeby wszystkie państwa były traktowane równo. Chcemy, żeby Unia Europejska była silna siłą państw członkowskich.